sport może ukształtować człowieka. No, nie chcę posługiwać się swoim przykładem, ale chyba tak jest. Ja gdzieś do sportu trafiłem dawno, dawno temu i to właśnie sport mnie ukształtował, sport ukształtował mój charakter. I w zasadzie dzięki temu, że zacząłem trenować i że jestem w tym sporcie, to jestem właśnie tutaj, w tym miejscu. W Gdańsku w przyszłym roku, w styczniu 2016, będzie odbywała się wielka impreza, Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Jak pan postrzega tę imprezę? No to jest przede wszystkim bardzo, bardzo ważna impreza dla kraju. Ostatnio nasz kraj sprawdził, ważna i promocyjna impreza dla kraju. Ostatnio nasz kraj sprawdził się w organizacji takich imprez. 2012 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, 2014 Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej. Kolejna ważna dla Polski, dla promocji, tak jak powiedziałem, impreza to Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. I nie tylko impreza dla Polski, ale dla tych poszczególnych miast, w których te mecze będą rozgrywane.